Hej, hej, siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 4 Oblivion. I zrobimy chyba ostatnie zadanie dla gildii złodziei. W takim razie porozmawiajmy tutaj sobie z Szarym Lisem. I mówiliście mi wcześniej, że faktycznie miałem taką opcję. No siema, Szary Lis. I've been waiting for you. Are you ready for one last great heist? No tak, ostatni skok? This is the big one. This is the heist that will be written about and talked about for decades to come. We are going to steal one of the Elder Scrolls from the Imperial Palace. Are you ready for this challenge? No jasne! Elder, tytułowy Elder Scroll. There is no buyer. This is for glory, not for money. Our names will become legend. I also have a personal need for this particular scroll. As for your compensation, I ask you to trust me. If my plan works, you will get a reward worth far more than mere money. Will you do it? Oczywiście, że tak. I have worked for 11 years planning this heist. Sevilla's stone provided the last bit of information I needed. The Elder Scrolls are kept in the Imperial Palace. Behind a door that cannot be breached. Sevilla's stone has revealed a path around this door. You will have to travel the old way. Once used as an escape route for Imperial Emperors, it has been forgotten for centuries. To unseal the entrance, you must sneak into the basement of the palace and activate the Glass of Time, whatever that is. In the Imperial sewers, here is the key for the gate to that section of the sewers. I picked the pocket of Okato himself to get it. My scrying with Sevilla's stone has provided clues, but not the details. I know the tools you will need there, but not the obstacles themselves. The boots of Springheel Jack will allow you to leap to an unreachable place. They will also protect you from a long fall. The Arrow of Extrication is the only way to unlock the final door. Take them both. Once you're inside the palace itself, you need to find the reading room. The blind priests will deliver a scroll to you there. I arranged for the notable Celia Cameron to want to read a particular Elder Scroll. Don't ask how. However, she will be unavoidably detained. You will take her place. Do not speak to the priests. They're blindfolded and will not realize it isn't her unless you speak. As the guildmaster, I am waiving blood price for anyone you kill during this heist. However, I can't stop the watch from putting a price on your head. No wash. I've written it down for you in this book. I've chosen you because you are the best. Good luck. A, dziękuję bardzo. You should be on. Spadź, o. Armand Christoph and Skriva have special arrangements with the guards and judges throughout Cyrodiil. They can make all your outstanding warrants go away for only half the price of the fines. Ha, Skriva, tak? Dobra, Skriva. Skriva była gdzie? Lewin chyba w Skriva była, chociaż nie pamiętam dokładnie. Kurde. No i teraz będę musiał Skriwę szukać. Ah, come on. Dobra, lecimy. Cesarskie miasto, pałac. Mam nadzieję, że to wszystko, co mam na sobie, znaczy dzięki temu, co mam na sobie. Chociaż on mi dał jeszcze te buty. Zastanawiam nad tymi butami. Akrobatyka lepsza. Teraz butów nie mam żadnych założonych, więc to nie jest dobry, nie jest głupi pomysł. Co jeszcze? Kryta zbroja, iluzja, skradanie się, 8 punktów, a tym kameleon. Mówicie, że kameleon 25% to jest słaby. Ja zdaję sobie sprawę, że ktoś mi będzie widział, bo to jest tylko 25%, ale jednak 25% pozwala się jakoś tam ukryć troszeczkę bardziej gdzieś tam w cieniu, nie? Tak, ja myślę, że to nie jest zły pomysł. Dobra. Dobra, dostałem też tą strzałę, nie? Gdzieś. Strzała uwolnienia. No dobra. Lecimy. Tędy. Gdzie była Skriva? Możecie mi napisać w komentarzach, jeżeli pamiętacie.
Gdzie była sk... O Jezus Maryja, nie. Żadnym pozorem nie chcę tutaj się wbijać, zwłaszcza jak mam na plecach na gościa. No ale w sumie tutaj jakoś tam trzeba będzie. Zapalmy sobie pochodnie. Możemy tutaj chodzić z tego co widzę. Dobry. Tak. No gdzie teraz? Dalej, tak? Komnaty rady... No nie wierzę! No nie wierzę! Nie z tej strony. A jeżeli ja pójdę z drugiej strony i okaże się, że to są dokładnie te same drzwi, tylko że to jest symetrycznie, to się zdenerwuję. Także no nie pamiętam, znaczy pamiętam jak wyglądała wioska, jak wyglądało miasto i ona była w tym pierwszym domku zaraz po dojściu do bramy. O proszę. Ale nie pamiętam jak to miasto się nazywa. Chyba to było Leywin. Musiałbym kurde poteleportować się po różnych miastach i zobaczyć jak to wygląda. No dobra, to może zapiszmy sobie, jak już tutaj się skradamy. To warto by było. Tam ktoś jest. To nie jest takie hop siup. To może zacznijmy chodzić powolutku. Na szczęście jest ciemno. No ale na nieszczęście ten gość tutaj przylazł. Mam nadzieję, że... O, cześć. Stop! Nie. No kurde. Bele. Jak on mnie zauważył? To jest niemożliwe. Nie wiem, którędy on będzie szedł. Okej, idzie tam. To po prostu stanąłem. Akurat miałem strasznie słabą opcję. Bo wszedłem mu na drogę. Szkło trasu zostało aktywowane. Według Szarego Lisa wrota do pradawnej ścieżki w kanałach powinny być teraz otwarte. Muszę je tylko odnaleźć. Czyli trzeba wrócić, tak? Po blisko nie wiedziałem, że on tutaj poleciał. Rolololo, nic ci nie stało. Ło, a ty skąd się tu wziąłeś? Okej. Ciszając głos. Ja nic nie mówię i mam nic nie mówić, bo jak się odezwę do tych gości niewidomych, to się pokapują. Że to, kurde, nie jest jednak ta babka. No dobra, idzie kanałki są... Arena? Gdzieś tutaj? Na arenie muszę, kurde, zejść do kanałów? Sprawdźmy w pobliżu, tak, gdzieś tam. To jest tak jak się wcześniej... A nie, tędy trzeba przejść. Tak to jest jak się wcześniej nie sprawdzi drogi chodzenia strażnika. Ale jakbyśmy zostali w miejscu, no to... Aha, tędy do kanałów, tak? Jakbyśmy zostali w miejscu, to by i tak do nas wrócił, nie? Jakbyśmy chcieli go obserwować. No i jesteśmy w kanałach. Nie jesteśmy tutaj jakimiś nieproszonymi gośćmi. O Jezu. Jezu, jak szybko wymachuję tym toporkiem. Zastanawiam się, czy po prostu nie lecieć do przodu i tyle. Coś tutaj chyba chce mnie atakować, ale to są jakieś szczury. Może jednak... Aha, super. Jak już tak bardzo chcesz ze mną się bić, to proszę bardzo. Tutaj raczej nic nie znajdę. O. Za szybko się poruszam w tym całym ubraniu.
Jestem za szybki. A byłem ciężkim wojem. Dobra, ja tylko tu na chwilę. O, tędy. Super. I teraz gdzie? Teraz tu w prawo, pewnie zamknięte, co? A, otwarte. I zaraz, to jest jakieś miejsce, kurde, goblinów. Wezmę te wszystkie rzeczy, które im tutaj zbywają. Skrzynia. O, miksturki zawsze też na propsie. Trumna. O, w trumnie proszę bardzo, jakie ciekawe rzeczy. No nie, już więcej nie ciekawych rzeczy. Tędy. To jest bardzo trudne, ale oczywiście dla nas to jest żaden problem. Zobaczcie, że automatycznie kurde... Zaraz, bo to nie jest takie proste. O. Troszeczkę nie w tą stronę. Troszeczkę nie w tą stronę, co mi się wydaje. Tutaj powinniśmy pójść, bo tam chyba przechodzimy do innej lokacji. No. Tak przebiegam sobie znowu. I otwiera się z innego miejsca. Ja tak sobie przebiegam, a później oni, kurde, będą za mną biec i nie będę mógł się teleportować. Gdzie tu można otworzyć to ustrojstwo? O, skrzynia. Mikstura kameleona. Kurde. Troszeczkę się pogubiłem, no nie powiem, że nie. Trzeba było kompleksowo, kurde, to wszystko badać, a nie... Oh, fuck you! Czy ja piję? No. Na szczęście on zginął. Gdzie tędy dojdziemy? O! Twój atak? Niedobrze. Ebonowy długi miecz. Podobno... Ebonowa broń miała... Podobno ebonowa broń miała... No nie robić jakieś wrażenie, ale nie robi. Hey, what the fuck? Powiem wam szczerze, że no tutaj mamy problem. Tylko może się ubierzmy jednak, jak tutaj mamy chodzić po tych... tak... Aha! Okej. Okay. Kurna mendo, gin. The fuck? To jest ciekawe. Szklany krótki miecz, jak najbardziej. Ektoplazma, kurde. A mnie złoił. Gdzie ja teraz dojdę? Trzeba patrzeć na ściany, o właśnie. Dotknąłem tego. Aha, i ja polazłem naokoło. Wróciłem się, polazłem naokoło zanim... Zamiast ten... No. Znowu jakieś... O Boże, zombie. Nope. A, tutaj też jest takie przejście, śluza. Pewnie tutaj macie gdzieś tu do otwarcia. Tarcza kontruderzenia, odbicie obrażeń. Wow, bardzo drogie. Dobra. O, Jezu. Wszyscy to na razie nie. Darka. O, shit. Naprawdę. Tyle ich naraz, to tak średnio najeżdża. Jest jakaś skrzynia. Nie, jest tylko kufer. Dobra, no to chodź w takim razie. Jak chcesz tutaj iść do mnie, piesku, to chodź.
szary wilk. Dobrze, nie biały wilk. Niestety się tak nie da. Trzeba chyba z tym upiorem normalnie zawalczyć. Albo wiecie co, mam gdzieś tego upiora. I się pałuje. Do otwarcia drzwi posłużył klucz do cesarskich kanałów. No i super. Tylko, że ja nic nie widzę. Może tak pochodnia? Dzięki. No i co? Pokrywka studzienki. Tylko jeszcze tutaj są miksturki. Okej. Okay. Przylezie to za mną, czy nie? Mam nadzieję, że jak tu wejdę. Udało mi się znaleźć wejście do, w kanałach, którego kazał mi szukać szary list. Teraz muszę tylko znaleźć pradawną ścieżkę. Okej. Okay. Jesteśmy na dobrej drodze. What the fuck? No to jest ciekawe. Zabij najpierw tego, później się zajmiemy zombie. Okej, okay, a teraz może zamienimy sobie na tą moją broń. Ej, swoją drogą. Ktoś mi pisał. Gdzie to jest? Ktoś mi pisał, że się kiedyś zaraziłem jakąś chorobą. Nie, nie mam lek. Odporność Redguarda. No nie, 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 nie jestem zarażony. Myślałem, dobra. Ale nadal ktoś mnie chce gonić. Nadal ktoś próbuje tutaj ze mnie zrobić nie wiem co. O, krasnoludzki długi miecz. Średnio najeżdża. Nie da rady pewnie, no właśnie, gdy wrogowie są w pobliżu. Tylko pytanie, jacy wrogowie? Czy tutaj byli jacyś wrogowie, których nie udało mi się... No były. O, no i super, dobra, czyli mamy to z głowy. Nie będziemy się musieli martwić, że kogoś mamy za plecami. Dlatego może poczekajmy sobie tutaj tą godzinkę. Schowajmy mieczol i idziemy tam. A tutaj sobie zapiszemy, że już nas nikt nie goni. Teraz na dole ktoś nas chce gonić. Ktoś tam na dole jest. Bo nie chce się ujawnić. Kim ty jesteś? Ale ty, nie, ty jesteś niedobry, bo masz ebonowy pancerz i szklany ten. Shit. Nie jest dobrze. Oho, zaczyna się borowanie w ścianach. Ło, tam ktoś jest. Ała! Serio? A czekałem, żeby nagrywać, bo od... już w ogóle pomijając fakt, że... Dobra.
Powiem wam coś, mimo że słyszycie pewnie to borowanie na górze. Bo widzę widzę na radarze, że tak powiem, dźwięku, który jest rejestrowany, że są słyszalne te dźwięki. W każdym razie czekałem chyba 1,5 godziny albo 2 godziny po tym, jak on, ten gość, kurde, na górze, pomijając fakt, że boruje od godziny 7 czy 8, nie? Także budzi wszystkich. To czekałem chyba 1,5 czy 2 godziny, mówię, okej, poczekam, niech se poborują, może skończą. Ale co? Ale oczywiście nie. Zaczęli znowu borować, jak człowiek zaczął nagrywać. To jest po prostu poezja. To jest to, co się dzieje właśnie w blokach. To jest tak debilne. O! Udało mi się odnaleźć pradawną ścieżkę. Najwyraźniej są to dawno opuszczone podziemia pod cesarskim miastem. Podróż tą drogą na pewno zajmie sporo czasu. Muszę znaleźć drzwi prowadzące do wnętrza pałacu. O ile dobrze pamiętam, do ich otwarcia będzie mi potrzebna strzała uwolnienia. Tylko, że ktoś mnie jeszcze gonił gdzieś tam za plecami. Mam pościg, jak widzicie. O, fuck, naprawdę? Dodatkowo jeszcze tutaj są zjawy. To nie będzie łatwa podróż, co? Ła. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Skąd oni się tu wzięli? God damn it. No to nie będzie łatwe. O, skąd się... A, tu się wzięli, no. Dobra, mam problem. Okej. Nastąpiło zarażenie. Jak tylko się hemofilią porfiryczną zarazić, jak kurde ten... Dobra, ziomuś, teraz czas na ciebie. Widzę, że się muszę... Ła, ten gość tutaj ładnie bije. O Boże, dobra. Niestety zostałem przeciążony, a więcej wam chyba nic nie powiem, bo ja pierdzielę, ja rozumiem, że ktoś sobie może robić. Straszne. Okej, dobra, wiecie co, trzeba było zrobić przegląd. Przegląd rynsztunku i uzbrojenia. Albo wiecie co, ja sobie to zrobię poza nagraniem. Już was nie będę męczył tym gościem, który boruje na górze. I się z wami pożegnam. Także dzięki serdecznie za wasz czas. Pójdziemy sobie dalej w kolejnym odcinku. No i sorki, ale to nie moja wina. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.